W znajomych na Steamie powinienem zrobić wręcz selekcję. Jak widzę, gdy ktoś zmienia sobie nazwę, tutaj nazwa, i drugi człon nazwy użytkownika pod tytułem Wag za nic. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, że ktoś dostał waka za nic, podkreślam, za nic, to daj mu wpysk. Oczywiście śmieszkuję, ale jednak zwrot za nic jest nie na miejscu. System Valve Anti-Cheat, kto by pomyślał, że tak to się nazywa, jest nieomylny. Za zmienianie podstawowych, zwykłych konfiguracji nie otrzymamy blokady, lecz za najmniejszą zmianę w plikach gry, co jest niedopuszczalne, może się skończyć rekwiracją dostępu do grania na zabezpieczonych serwerach systemem antycheatującym. Będziemy skazani na grę na rosyjskich serwerach społeczności, gdzie antycheaty najczęściej są wyłączone. Cheaty, czy też haksy, jednak to określenie mnie bardzo irytuje, gdyż haksować albo hakować możemy Pentagon czy stronkę warzywniaka pana Grzesia spod 15, to niedozwolone modyfikacje uznawane za szkodliwe dla środowiska normalnych graczy, ułatwiające grę, uprzykrzające rozgrywkę w otoczeniu. Zalicza się m.in. aimbota, wallhacka, x-raya, autobany hopa i tym podobne. Jeśli nie używaliśmy cheatów spoza gry lub poprzez modyfikację ingerowaliśmy w pliki budujące grę, czyli tych, których nie wolno nam jest ruszać, za najmniejszą zmianę skończy się blokadą. Jeśli wcześniej mieliśmy na komputerze zainstalowane modyfikacje do oszukiwania, a następnie je odinstalowaliśmy, ja i tak radziłbym zreinstalować grę, jak i cały system operacyjny, ewentualnie wyrzucić twardy dysk przez okno. Mogło się zdarzyć tak, że mieliśmy program, który mógł ingerować bezpośrednio w Steam bądź też daną grę, na przykład jakiś antywirus, który uznał, że jakiś plik mógł być poważnym zagrożeniem dla naszego komputera i jego zdrowia. I przypadkiem coś z nim zrobił, lecz jednak to jest mało prawdopodobne. Pamiętaj, że cheat to oszustwo. No, mówię tak dla jasności. Więc na przykład granie na serwerach, gdzie możemy w łatwy sposób zarabiać poprzez jakiś ułatwiony drop, co jest mało prawdopodobne, otrzymamy w prezencie waka. Dotyczy się także prostych serwerów czy programów, które pozwolą nam na zdobywanie osiągnięć i tak dalej. Więc dlaczego WAC jest nieomylny? Valve zorganizowało system tak, że po podejrzeniu jakiegoś delikwenta o używanie świntuszkowych modyfikacji, program sprawdzi, czy na danym komputerze są wgrane aplikacje ułatwiające grę, czytaj psujące radość innym, wgrane bezpośrednio w grę, czyli modyfikacje, bądź też programy spoza środowiska gry, czyli otwierane w innym procesie. Wagbana nie dostaniemy przez nieuwagę człowieka, gdyż robią to komputery i to one właśnie decydują, czy dostaniemy blokadę, po stwierdzeniu, czy mieliśmy coś na sumieniu. Waków nie rozdają ludzie, dlatego Overwatche w CSGO robione są po to, by ułatwić zadanie komputerom i czy będą musiały sprawdzać danego delikwenta i zweryfikować pliki bądź zachowania z rozgrywki, czy rzeczywiście coś się było nie tak. Od waka nie da się odwołać, nawet po napisaniu do Valve. Nikogo w historii po napisaniu prośby do supportu nie odbanowano. Jednym wyjątkiem było kilka tysięcy graczy, którzy dostali waka po wadliwej aktualizacji do pewnej gry na Steamie, po czym blokady zostały szybko zdjęte. Wag za nic, podkreślam za nic, jest jednak za coś. Tym dziwnie złożonym zdaniem chcę stwierdzić, że jeśli myślimy, że nie wgrywając modyfikacji pokroju wallhack, aimbot, a wgrywanie innych modeli czy tekstur nie otrzymamy w prezencie bana, to jesteśmy w błędzie. Chcieliśmy przykładowo zwiększyć klatki na sekundę w grze poprzez wywalenie paru plików z folderu z grą, czy też tekstury się znudziły i postanowiliśmy wgrać własne, to i przytulimy trzy nowe litery. Stanie też trzy nowe litery! V, H i V! Na stronie oficjalnej Valve przeczytamy. W kwestii oszukiwania firma Valve wyznaje zasadę zerowej tolerancji. Niezależnie od okoliczności, blokada WAC nie zostanie zniesiona. Jeśli bawiłeś aś się plikami gry, nie miałeś aś dużej wiedzy na ten temat i nie miałeś bądź nie miałaś złych intencji, a otrzymałeś aś blokadę WAC ban, to jeszcze przymrużę na to oko, ponieważ nikt nie lubi grać z oszustami.